Dobrze, tak jak tutaj już było wspomniane, nazywam się Natalia Kalinowska, jestem dietetykiem klinicznym. Już od kilku lat tak naprawdę w swojej pracy skupiłam się przede wszystkim na dietoterapii, czyli żywieniowym leczeniem dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z zespołem Retta, czy też dzieci z zapaleniem mózgu i różne tego typu wady rozwojowe. Na przestrzeni tych kilku lat zauważyłam, że przede wszystkim z mojej strony jest to praca, która jest dla mnie pasją, obserwowanie tego, jak skuteczne potrafią być te zalecenia, jak ta nasza dietetyka kliniczna, jak ta klinika zarówno pod względem diagnostyki, jak i samej dietoterapii się rozwija. Daje nam coraz więcej możliwości personalizacji diety do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. To już nie są takie ogólne zalecenia, jak były kiedyś, ale naprawdę możemy tą dietę bardzo mocno spersonalizować. Mimo tego na początek chciałabym troszeczkę tutaj wspomnieć o takich ogólnych zasadach, bo przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że niezależnie od tego, czy nasze dziecko boryka się z jakimiś problemami, czy też nie, jest przede wszystkim dzieckiem, jest rozwijającym się organizmem i tak jak każdy z nas potrzebuje do tego prawidłowego rozwoju różnego rodzaju składników, które będą dawały mu możliwość na rozwój prawidłowy, czy też jeżeli będą się zbyt często namnażać jakieś błędy, potknięcia w tym naszym żywieniu, na jakieś rozwoje problemów zdrowotnych, czy też zdrowotno-żywieniowych. To, o czym musimy pamiętać, to przede wszystkim, czym jest dieta. Bardzo często w swojej pracy spotykam się z tym, że jak komuś się przedstawiam, że jestem dietetykiem, jeszcze nie daj Bóg nie dodam tego słówka klinicznym, to jest taka pierwsza reakcja, że no mi jest dieta niepotrzebna. Przede wszystkim pamiętajmy, moi drodzy, o tym, że każdy z nas stosuje jakąś dietę. Wszystko, co my zjadamy codziennie, o każdej porze dnia, tworzy naszą dietę. To, czy ta dieta jest prawidłowa, czy ona jest nieprawidłowa, czy ona jest zbilansowana, czy ona jest niezbilansowana, no to już jest kwestia oceny, tak, tego naszego sposobu żywienia. Natomiast to, co my zjadamy, jest wszystkim, to wszystko, co my zjadamy, tworzy naszą codzienną dietę. Stąd takie proste powiedzenie, jak jesteś tym, co jesz, tak? Sami podejmujemy decyzję, co będziemy jedli i możemy świadomie lub mniej świadomie szukać pomocy, żeby te składniki były dobierane prawidłowo. Troszeczkę bardziej skomplikowane jest to w przypadku dzieci, bo im młodsze te dzieci, tym bardziej wpływ na to żywienie mają rodzice, dlatego że no, dzieci przede wszystkim same nie podejmują decyzji swoich żywieniowych, tak? Nie podejmują tego, co jest dla nich zdrowe, nie są w stanie być świadomymi tego, co jest dla nich zdrowe. Natomiast kierują się tym, co jest dla nich smaczne. Taka ciekawostka, dzieci rodzą się bez znajomości smaku. My, wprowadzając dzieciom zgodnie ze schematem żywienia, w zależności od tego, czy jest to żywienie naturalne, czy jest to żywienie przy pomocy mieszanek, tak naprawdę temu dziecku dopiero te smaki wprowadzamy. I ten pierwszy krok, jaki podejmujemy, na przykład taki stały nawyk wśród rodziców, który obserwuje, że dzieciom się podaje te chrupeczki takiego kurydziana, żeby coś w rączce miały, coś gdzieś tam chrupały, to już jest taki pierwszy krok, gdzie to nasze dzieci zaczynają jakieś smaki poznawać i do tych smaków się przyzwyczaić. Jakie z kolei zagrożenia wynikają z takich błędów dietetycznych, które gdzieś tam są często namnażane, tak? Bo jeżeli kierujemy się prawidłowym modelem żywienia i gdzieś tam czasami zdarzy nam się jakieś odstępstwo, nie ma z tym problemu. Nasz organizm i organizm dziecka na pewno sobie z tym bez problemu poradzi. Natomiast często jest tak, że ten model żywieniowy tak naprawdę jest na stałe w naszym życiu zaburzony. Nie zwracamy na to uwagę lub też kierujemy się często myślą, którą rodzice mi przedstawiają, no żeby to moje dziecko chociaż już coś zjadło, tak? No ja wiem, że on powinien zjeść coś innego, ale on nie chciał, ja się bałam, że był głodny i dałem mu coś tam innego, bo w ten sposób ten problem niestety pogłębiam. Ja zdaję sobie sprawę, że u dzieci czasami przekonanie do tych posiłków jest trudne, zwłaszcza u dzieci, które spotykają się z jakimiś problemami, u dzieci ze spektrum autyzmu. Niemniej jednak cierpliwą pracą ze strony właśnie dobrego zbilansowania tej diety oraz ze strony psychodietetyki jesteśmy w stanie takie cele kroczek po kroczku osiągać. I w momencie, kiedy to dziecko, ta dieta, no na początku, mówiąc wprost, troszeczkę przymusowo u tych dzieci wprowadzana, z czasem doprowadza do tego, że i Państwo widzicie, że to dziecko ma gdzieś tam mniej problemów ze swoimi zachowaniami, ze swoimi reakcjami, ze swoim samopoczuciem,
tym to dziecko coraz lepiej zaczyna się czuć i ten proces dietetyczny przebiega coraz sprawniej, tak? Nieprawidłowe odżywianie może być przyczyną wielu różnego rodzaju chorób i zaburzeń. To, co nam się w pierwszej kolejności kojarzy, to te zaburzenia ze strony układu pokarmowego, to jest dla nas takie logiczne. Natomiast nie zawsze jest to tylko ten układ pokarmowy, tak? Są to zmiany skórne, są to w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu, zmiany w zachowaniu, czy nasilenie się tych zachowań takich nagłych, często agresywnych, niekontrolowanych. W przypadku dzieci na przykład z zespołem Retta, tych odruchów, które są gdzieś tam odruchami spastycznymi, możemy nieprawidłowym żywieniem te odruchy nasilać lub też wprowadzaniem zmiany modelu żywienia dostosowanej do potrzeb danego dziecka, możemy starać się te reakcje wyciszać. Bardzo ważne jest również pamiętać o tym, że sposób żywienia wpływa na rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny wszystkich dzieci, tak? Więc tym bardziej tych, których już gdzieś tam jest to z tytułu spektrum autyzmu utrudnione. Jeżeli chodzi o skrótowe takie wytłumaczenie, na co to nasze żywienie wpływa? Ono może wpływać na niedożywienie, zarówno ilościowe, czyli to, że nasze dziecko jest stricte za małe, jest zbyt szczupłe, ale również niedożywienie jakościowe, które częściej jest diagnozowane, dlatego że dzieci na przykład mają prawidłową masę ciała lub też często nadwagę, a mimo tego okazuje się, że to dziecko jest niedożywione, bo na przykład są braki jakichś poszczególnych składników mineralnych, czy też witamin, co będzie wpływało na pogorszenie się stanu zdrowia tego dziecka. Równie istotny jest stosunek tego, jakiego składnika w naszej diecie się znajduje, tak? Czyli jeżeli gdzieś tam usłyszymy, że u dzieci warto jest, taki najprostszy przykład, który znamy chociażby z reklam telewizyjnych, czyli u dzieci jest bardzo ważna suplementacja wapnia, to wcale nie znaczy o tym, że jak my zaczniemy to wapno suplementować, to będzie super efekt, bo może się w głębszej diagnostyce ukazać, że to dziecko wykazywało niedobory wapnia, objawy niedoboru wapnia, ale nie dlatego, że stricte samego wapnia w organizmie było zbyt mało, tylko na przykład składników, które z tym współgrają, czyli witaminy D, czy też witaminy K, i ten wapń, który w organizmie jest, po prostu nie mógł być wykorzystany. I suplementując w takiej sytuacji tylko wapń, niestety nie osiągamy oczekiwanego efektu, no co w kolejnym kroku staje się dla nas zniechęcające. Kolejnym krokiem to musi być też to, żebyśmy przede wszystkim kierowali się zasadami prawidłowego żywienia dzieci. Nieważne, czy mówimy o żywieniu dzieci zdrowych, czy mówimy o żywieniu dzieci ze spektrum autyzmu, czy żywieniu dzieci z innymi niepełnosprawnościami. Jest taki podstawowy model, którym musimy się kierować, zgodny właśnie z zasadami racjonalnego żywienia. I dopiero wprowadzenie takiego podstawowego modelu daje nam możliwość stopniowej i poszczególnej indywidualizacji tej diety, po to, żeby to wszystko po prostu uszeregować, żebyśmy my krok po kroku jednocześnie to dziecko diagnozowali, prowadzili dietoterapię i mogli wyciągać świadome i prawidłowe wnioski, co u tego młodego organizmu przyniosło efekt spodziewany, który chcieliśmy pozytywny, a czasami zdarza się tak, że no gdzieś tam dobrymi chęciami, założeniami powinno coś zadziałać w określony sposób, a indywidualna reakcja danego dziecka może być troszeczkę inna. Takie podstawowe zasady to zbilansowanie pod względem energetycznym, tak? Czyli nasze dziecko, organizm naszego dziecka musi mieć dostarczonych tyle kalorii, ile faktycznie potrzebuje. I wbrew pozorom, jeżeli przeliczymy to na kilogram masy ciała, to dzieci potrzebują więcej kalorii niż dorośli, tak? Bo okej, no jeżeli dziecko waży 18 kg, no to tego jedzenia będzie ogółem mniej niż u osoby dorosłej. Ale to nie zmienia faktu, że dzieci, zwłaszcza dzieci z zaburzeniami, w przeliczeniu na kilogram mają zapotrzebowanie między 40 a 50 kilokalorii na kilogram masy ciała, a czasami nawet więcej, a czasami mniej. Więc musi być to przede wszystkim dostosowane do indywidualnych potrzeb danego dziecka. Dalej to zrównoważenie wartości odżywczej, czyli to, co powiedziałam, żeby tej naszej diecie dostarczać nie tylko ilościowo tego jedzenia, ale również jakościowo tego jedzenia. Jest takie fajne hasło, które mówi o tym kaloria, kalorii nierówna, tak? Jest różnica, czy my dostarczymy do diety 2000 kalorii ze słodyczy, czy my dostarczymy kalorii 2000 kalorii z białowych owoców i warzyw.
która podszedł na front do pracy organizmu, bo one dopiero wspólnie razem dostarczone będą dawały możliwość do prawidłowej pracy. I tutaj jest taki haczyk, ułatwienie, że wcale nie jest istotne, każdego dnia spełnia 100% normy każdego składnika odżywczego, tylko żeby dieta na to urozmaiciła, dawała nam możliwość, że jednego dnia dostarczyć mu troszeczkę więcej wapnia, a drugiego dnia troszeczkę więcej witaminy z grupy B i tak dalej. Tutaj punktów żywienia racjonalnego. I to jest właśnie niezwykle ważne, a niezwykle trudne u dzieci ze spektrum autyzmu, dlatego że one często lubią sobie, mają taką odbiórczość pokarmową i baza tych produktów staje się czasami mała. Mam czasami pacjentów, którzy zgłaszają się do mnie do gabinetu i te dzieci jedzą na przykład 3 produkty na zmianę, tak? Więc urozmaicenie tej diety na początku no jest naprawdę wyzwaniem. Możemy sobie na początku, żeby odżywić ten organizm, przemycać to w postaci jakichś produktów zmiksowanych, koktajli, suplementów, w zależności od danego dziecka. Niemniej jednak naszym celem jest to, żeby tak dostosować tą dietę dziecka, żeby ona spełniała te normy, ale była jak najbardziej dietą naturalną. I również profesor Berger, żeby łatwiej było nam to zapamiętać, tak szybciutko wspomnę, spisał to na zasadzie 6 słów, które zaczynają się na literę U. To jest inny sposób przedstawienia tego racjonalnego żywienia, tak? Pierwsze, czyli urozmaicenie, sięganie po produkty z jak największej, teraz z tej strony nie mogę pokazywać, ale tu jest taki talerz żywienia, i sięganie z produktów z każdej grupy na zmianę, tak? Ten talerz, tak samo jak piramida żywienia, wskazuje nam, których produktów w diecie powinno być najwięcej, jak produkty pełnoziarniste, warzywa, troszeczkę, pokazuje troszeczkę mniej owoców niż warzyw i tak dalej, i tak dalej. Ale to również jest wszystko takie teoretyczne, a dalej musi być indywidualnie dostosowane do potrzeb naszych dzieci. Umiarkowanie, czyli jeżeli mamy dostosować to żywienie do naszego dziecka i ono czegoś tam na początku nie chciało zjeść o określonej porze, to nie znaczy, że na następny posiłek dajemy mu podwójną porcję, bo nie daj Bóg będzie głodne, bo wtedy będziemy sobie ten problem pogłębiać, znowu będzie to omijanie posiłku, tak? Jeżeli mamy ustalony schemat żywienia ilościowo i jakościowo, to ważne jest, żeby tego schematu się trzymać. Uregulowanie, czyli stałe godziny posiłków. Najlepiej, jeśli tych posiłków jest 5. Czasami zaczynamy od 3 posiłków u dziecka, czasami zaczynamy od 4. Tak jak gdzieś tam tu musimy to śmiało z danym dzieckiem ustalić. Unikanie produktów, które są szkodliwe, i to się tyczy zarówno osób zdrowych, jak i osób borykających się z jakimiś problemami. Tak? To nie znaczy, że niektórych produktów powinno unikać tylko dzieci ze spektrum autyzmu, ale tak naprawdę produktów przetworzonych, nadmiernej ilości soli, nadmiernej ilości cukrów, zwłaszcza cukrów prostych, powinniśmy unikać wszyscy. I to też jest zawsze takie fajne wskazanie, że ta dieta troszeczkę będzie była dieta rodziców, dieta całej rodziny z dietą tego dziecka wyjątkowego, tak? Dlatego, że pacjenci, którzy zgłaszają się do mojego gabinetu, to są pacjenci, którzy często wymagają wsparcia nie tylko proszę robić tak i tak i tak, czyli takiej czysto teoretycznej dietetyki, ale też przede wszystkim tego wsparcia z zakresu psychologii, gdzie temu pacjentowi trzeba po prostu wesprzeć, że ja wiem, że to będzie trudne, ale z tym sobie poradzimy, że to możemy połączyć tak i gdzieś tam naprawdę staramy się kombinować.
no i w miarę możliwości uprawianiu sportu, dostosowane do możliwości danego pacjenta. Jeżeli mamy dziecko, które jest z trybem siedzącym, no to wzięcie takiego dziecka na spacer. Mam część pacjentów z zespołem Retta, to są dzieci poruszające się gdzieś tam najczęściej na wózku lub też z pomocą rodzica, na miarę możliwości aktywizowanie ruchu tych dzieci, żeby zwiększać możliwości metaboliczne tego organizmu. Wszelkiego rodzaju rehabilitacja, fizjoterapia, musimy pamiętać o tym, że dla tych dzieci to też jest forma sportu, forma aktywności fizycznej. I ta szósta, najważniejsza zasada, czyli uśmiechnij się, wierzcie mi Państwo lub nie, ona jest niezwykle istotna, a mam wrażenie, że w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu najważniejsza, żeby się uśmiechać z tym dzieckiem, żeby cały program dietoterapii, żeby cały schemat współpracy żywieniowej z tym dzieckiem przeprowadzać w formie uśmiechu, w formie zabawy, bo to dziecko jest wtedy bardziej do nas przekonane, chce nas naśladować, niż jak my się denerwujemy, bo miałeś zjeść, a nie zjadłeś i coś tam się wydarzy. Nic się nie wydarzy, wszystko stopniowo, krok po kroczku i na pewno z każdym problemem można sobie poradzić. I teraz już stricte, jeżeli chodzi o dzieci ze spektrum autyzmu. Dlaczego tak się dzieje? W naszej diecie dostarczamy witaminy i składniki mineralne i dostarczamy trzy podstawowe składniki odżywcze, czyli białko, tłuszcze i węglowodany. Jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na to pod kątem takiej budowy chemicznej, no to białka to są takie łańcuchy zbudowane w zależności od tego, jakie to jest białko, jaki produkt zjemy, z kilku lub kilkunastu oczek takiego łańcuszka. Borykamy się z problemem takich dwóch stron medalu. Z jednej strony często u tych dzieci mamy niedobór enzymów, które odpowiedzialne są za trawienie tych poszczególnych białek, no więc one nie mogą być strawione i albo nie są wchłaniane do tego organizmu i po prostu mamy te niedobory, albo właśnie ta druga strona medalu, mamy coś takiego jak zespół nieszczelnego jelita, czyli tak jakby nie do końca uzupełniona ta wewnętrzna strona jelit, flora bakteryjna, która sprawia, że nie tylko pojedyncze oczka tych łańcuchów chemicznych, ale też na przykład takie połączone kilku, kilkunastu, czyli takie nie do końca jakby strawione te części białka, przedostają się przez te jelita, tak? Dostają się do naszego krwiobiegu, więc są włączone w procesy metaboliczne naszego organizmu i one mogą być przez nasz organizm, przez nasz układ odpornościowy nieprawidłowo rozpoznawane, tak? I to właśnie może doprowadzać do zaburzeń nie tylko ze strony układu pokarmowego, ale do występowania tych zachowań niepożądanych, tak? Do pogorszenia stanu zdrowia, zarówno pod względem takich chorób zmniejszenia odporności, jak i pogorszenia stanu zdrowia pod względem samych zachowań dzieci ze spektrum autyzmu, czy też innymi niepełnosprawnościami. Mam w tej chwili od niedawna pod swoją opieką chłopca, który boryka się z zapaleniem mózgu i tak naprawdę on korzystał u mnie zarówno z hipoterapii, jak i dietoterapii. Ja zauważyłam akurat podczas zajęć hipoterapii, że z miesiąca na miesiąc gdzieś tam ten chłopiec po prostu no zachowywał się coraz gorzej, coraz więcej miał tików, coraz więcej miał napadów złości, stąd zaczęliśmy też tą współpracę z zakresu dietoterapii. No i okazało się, że wprowadzenie takiego modelu żywieniowego u tego chłopca bez żadnej diagnostyki typu 3, dieta 3bez, czyli diety eliminacyjnej bez cukru, bez mleka, bez glutenu, nie dawała u tego dziecka skutku, bo on miał zupełnie inne gdzieś tam problemy, zupełnie inne zaburzenia i pomimo był sfrustrowany tym, że nie może zjeść produktów, które mu smakują, więc się denerwował, a jadł zgodnie z zaleceniami tej diety produkty, które w teorii powinny mu służyć, a tak naprawdę mu nie służyły, tak? I ograniczyliśmy tą dietę, wprowadziliśmy zupełnie inną, wprowadziliśmy bardzo szczegółową diagnostykę z zakresu nietolerancji pokarmowych i diagnostykę genetyczną pod kątem dietoterapii. No i czekamy tak naprawdę na pierwsze efekty. No pierwszy efekt był taki, że w zeszłym tygodniu nie miałam zrzuconych okularów z twarzy, także już coś tam zawsze mam. Jak to u tych dzieci działa? Często rodzice opowiadają mi o tym, że dziecko chce jeść tylko jakieś właśnie te 2-3 produkty, tak? Że on nic innego nie chce zjeść, gdzieś tam się staramy je przymycać. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że te peptydy, czyli te kawałeczki białka mają działanie uzależniające. Tak mówiąc wprost, wiemy jak przebiega uzależnienie od innych używek, tak, nie do alkoholu czy też narkotyków,
no to wiadomo, że nasze dzieci nie mają z tym kontaktu i do tego nie dopuszczamy. Ale z punktu znowu działania biochemii i fizjologii, czy też patofizjologii organizmu tych dzieci, te nie do końca strawione białeczka, czyli te peptydy, mogą dawać taki sam efekt uzależniający, tak? Czyli to dziecko jest przekonane, że ono tego nieświadomie jest przekonane o tym, że ono tego produktu potrzebuje. I jak go dostaje, to się na chwilę uspokaja. My chcąc dla tego dziecka dobrze, żeby on się na chwilę uspokoił, żeby on odpoczął sam od siebie, dajemy mu te produkty, no i tak nam się tutaj to błędne koło zamyka. Wiem, że akurat ten slajd brzmi tak dosyć brutalnie i bezpośrednio, bardzo często dla rodziców, ale zawsze staram się w miarę możliwości, może troszeczkę z uśmiechem, bardzo na poważnie też z drugiej strony, wprowadzić jednak tą tematykę, żeby ci rodzice byli świadomi, że te zachowania, typu odstawienie niektórych produktów jest dla dziecka konieczne i choćby nie wiem jak było trudne, nie możemy się temu poddać i nie możemy się temu uzależnieniu poddać. Jaka jest rola u dzieci ze spektrum autyzmu? Tak samo jak u wszystkich dzieci, przede wszystkim rolą diety jest prawidłowe odżywienie tego organizmu, jest danie temu organizmowi możliwości rozwoju na miarę tych dzieci prawidłowego rozwoju i przede wszystkim nie nasilanie tych zachowań niepożądanych, tak? Od czego zaczynamy? Przede wszystkim zaczynamy od tego, żeby skupić się na tym, żeby znaleźć dobrego specjalistę. Zawsze staram się swoich pacjentów przekonać do tego, żeby odpuścili sobie porady doktora Google'a i porad internetowych, bo one są właśnie takie ogólnikowe i nawet jeśli mamy to szczęście trafienia na jakieś dobre gdzieś tam informacje, bo takie też możemy znaleźć, to niestety nie jesteśmy w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym, żeby to zindywidualizować dla mojego dziecka. Szukamy dobrego specjalisty, dietetyk kliniczny, który specjalizuje się w żywieniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub też lekarz, który się w tym specjalizuje, tak? Częściej, jeżeli chodzi o dietoterapię, jednak tutaj kontaktujemy się z tym dietetykiem, ale my też współpracujemy, przynajmniej ja też współpracuję z lekarzami, więc jest to zawsze taka współpraca gdzieś tam pokrywająca się, tak? Ja nie wchodzę w kompetencje lekarza, lekarz nie wchodzi w kompetencje dietoterapeuty i tak naprawdę razem wspomagamy to leczenie diety. Jak może wyglądać diagnostyka dietetyczna u dzieci autystycznych? Jest teraz coraz więcej możliwości. Minusem jest takim, że na tą chwilę cały czas te badania nie są refundowane. Plusem jest to, że tych badań takich prawidłowych, standaryzowanych pojawia się coraz więcej, więc mamy możliwości naprawdę tutaj rozszerzać to na każdy sposób. Pierwszą rzeczą, którą u dzieci tak naprawdę powinna się wykonywać, to jest diagnostyka nietolerancji pokarmowych. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że lekarz zajmuje się diagnostyką alergii i bardzo dobrze, no bo alergię również musimy wykluczyć w żywieniu naszych dzieci. Jednak jest to taka część układu odpornościowego, za którą odpowiada jeden rodzaj przeciwciał, są to przeciwciała klasy A. Jeżeli chodzi o nietolerancje pokarmowe, są to przeciwciała klasy E i je się diagnozuje już właśnie w gabinetach dietetyków klinicznych. Najprostszy taki test i najłatwiej przechodzący u dzieci to jest test z próbki krwi z palca, może być to też z krwi żylnej, który w zależności od tego, jak mocno ten test rozszerzamy, pokazuje nam obraz, czy moje dziecko na jakieś produkty wykazuje nietolerancję pokarmową, czy też nie. Jeżeli ją wykazuje, to w jakim stopniu nasilenie. Drugą rzeczą bardzo ważna jest diagnostyka właśnie tej szczelności jelit. Mamy też kilka badań diagnostycznych zarówno z krwi, jak i z kału, które pozwalają nam to sprawdzić. Mamy diagnostykę, szeroki pakiet badań z zakresu dietetyki badań genetycznych, które możemy wykonywać. To są oczywiście wszystko, które próbki krwi są pobierane, wysyłane dalej do profesjonalnych laboratoriów i na taki wynik oczekujemy. I na podstawie takich wyników dobieramy zindywidualizowaną dietoterapię. I tutaj właśnie wspomagamy się również tymi konsultacjami lekarskimi, dlatego że niezwykle ważna jest też równowaga, homeostaza, czyli równomierna praca organizmu, czyli stałe kontrolowanie też takich podstawowych parametrów, jak poziom glukozy,
poziom cholesterolu, bo też te dzieci czasami się z tym zmagają, pomimo że to są cały czas dzieci, poziom witaminy D i tym podobne parametry. Jak taką dietę wprowadzamy? W momencie, kiedy dostajemy taki wynik diagnostyczny, w zależności od tego, jakie testy diagnostyczne u dziecka ustaliliśmy, po opisaniu, omówieniu każdego wyniku jest zawsze u rodziców taki pierwszy moment troszeczkę przestraszenia się i tu przestrzegam, że jeżeli ktoś z Państwa będzie się chciał się na to decydować, na początku wydaje się, że jest tego sporo i faktycznie jest, natomiast spokojnie zajęciem specjalisty jest to, żeby dla Państwa to opracować, wyszeregować grupę produktów, która w diecie danego dziecka będzie spełniała swoją funkcję, czyli będzie dla tego dziecka bezpieczna i zaczynamy stosować dietę eliminacyjną. Dietę eliminacyjną, czyli dietę, która wyklucza z diety dziecka te produkty, które są dla niego szkodliwe. Jeżeli chodzi o długość trwania takich eliminacji, to w zależności od stopnia nasilenia tych nieczynności pokarmowych, czasami jest to 12, czasami jest to 6, a czasami jest to 3 miesiące. Zawsze dostosowujemy to indywidualnie. Co jest jeszcze istotne, jest niezwykle istotne. Jeżeli chodzi o te przeciwciała klasy E, są to przeciwciała, które ja tak sobie potocznie nazywam żywe, więc one zawsze mogą się w naszym organizmie zmieniać, tak? Alergię bez leczenia przeciwalergicznego nie da się odwrócić. Natomiast nietolerancje pokarmowe przy odpowiednio prowadzonej dietoterapii możemy doprowadzić do tego, że ten układ odpornościowy się wyciszy i na powrót zacznie niektóre produkty tolerować. Ale druga strona medalu jest taka, że jeżeli my się skupimy na tych, które możemy stosować w diecie naszego dziecka i będziemy je non-stop bez przerwy podawać, to możemy tak jakby przeładować ten układ odpornościowy i wtedy te nietolerancje pokarmowe zaczną się pojawiać na te produkty, które wcześniej były zdrowe. Wtedy posiłkujemy się tak zwaną dietą rotacyjną, czyli taką Państwo dostajecie po prostu rozpiskę, jak te posiłki ze sobą, jak te produkty ze sobą mieszać, jak często można je podawać. Zasada diety rotacyjnej, tak w skrócie mówiąc o tym, mówi o tym, że produkty możemy podawać co trzeci dzień. Czyli załóżmy, że jeżeli moje dziecko może jeść, nie wiem, ziemniaki, jakieś tam mleka roślinne, jakieś warzywa, owoce, no to jednego dnia dajemy produkty typu kanapka, na szybko wymyślam, tak? Kanapka z wędliną pomidorem, czyli z tych składników, których dziecko potencjalnie może zjeść. I ten posiłek, czy te produkty powtórzyć możemy dopiero po 3 dniach. Czyli przez 2 dni korzystamy z innych i tak na zmianę, żeby ten sam produkt nie powtarzał się częściej niż co 3 dni. Dalsze etapy dietoterapii osób ze spektrum autyzmu to jest ta wspomniana wcześniej i myślę, że Państwo słyszeli o diecie 3 razy bez. Ktoś słyszał? Tak. Nie słyszeli Państwo. No część słyszała, część nie. Jest to dieta, która gdzieś tam była takim jeszcze parę lat temu pierwszym modelem żywieniowym, jeżeli chodzi o dzieci ze spektrum autyzmu. W badaniach wykazano, prowadzonych w Anglii, wykazano, że dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci autystyczne, które miały wykluczone z diety gluten, które miały wykluczone z diety mleko, czyli wszelkie produkty nabiałowe zwierzęce oraz miały wykluczone z diety cukier, zaczęły gdzieś tam wykazywać spokojniejsze zachowania, mniej objawów niepożądanych, lepsze samopoczucie, mniej objawów ze strony układu pokarmowego. I faktycznie często tak u tych dzieci jest, dlatego że są to produkty, które mają dosyć złożony ten łańcuch białkowy i jeżeli dziecko ma problem, organizm dziecka ma problem z ich przetworzeniem, no to logicznym jest, że jak je wykluczyliśmy z diety, no to gdzieś tam ten stan zdrowia się poprawia. Teraz już wiemy, że owszem, ta dieta jest i ta dieta działa, jednak możemy ją bardziej indywidualnie do potrzeb naszego dziecka dostosować. Często jeszcze się ją stosuje, ale w takim wariancie bardziej zindywidualizowanym. I co jest jeszcze bardzo ważne, jeżeli chodzi o takie wprowadzanie tej diety? Przede wszystkim zawsze powinno zaczynać się najpierw od diagnostyki dietetycznej, potem od zmian dietetycznych. Bo jeżeli mamy takiego swojego pacjenta zero, który zgłasza się do mnie, do gabinetu, nigdy nie był pod kątem dietoterapii, pod kątem żywieniowym diagnozowany,
nie stosował nigdy żadnej diety. Nawet jeśli on ma milion popełnionych błędów żywieniowo-zdrowotnych, łatwiej jest ułożyć współpracę z takim pacjentem, niż z pacjentem, który gdzieś tam troszeczkę po omacku, gdzieś ta dieta była prowadzona. W momencie, jak zaczynamy wprowadzać do naszego organizmu jakieś eliminacje, do organizmu dziecka jakieś eliminacje, na przykład wykluczamy gluten z diety dziecka, ta dieta gdzieś tam w pierwszym momencie zaczyna przynosić efekty, pierwsze efekty pojawiają się dosyć szybko, bo już po 6 tygodniach, to i wtedy nagle znowu jest pogorszenie, przestaje działać. Zgłaszacie się Państwo do mojego gabinetu, ustalamy serię testów diagnostycznych i w wyniku tego testu wychodzi wynik taki fałszywie negatywny, bo wychodzi mi, że dane dziecko na przykład nie ma nietolerancji na gluten. Ale nie dlatego, że on faktycznie jej nie ma, bo ja sugerując się, że jej nie ma, zaczynam wprowadzać do diety dziecka produkty glutenowe i dziecko znowu ma pogorszenie stanu zdrowia. Wynik fałszywie negatywny polega na tym, że pod wpływem diety bezglutenowej organizm zaczął funkcjonować lepiej, więc nie wykazywał tych nietolerancji. W wyniku wyszło, że ich nie ma, a tak naprawdę dziecko, organizm dziecka je ma, tylko one zostały wyciszone pod wpływem diety. Więc zawsze, zawsze pamiętajmy o tym, że najpierw diagnostyka, potem omówienie wyników i stopniowe wprowadzanie indywidualnej dietoterapii. Jeżeli chodzi o dietę bezglutenową, to jest to dieta, która wyklucza w codziennym żywieniu białka zbożowe, które zawierają gluten. Gluten jest białkiem, które jest odpowiedzialne za pulchność pieczywa. Znajduje się przede wszystkim w zbożach takich jak pszenica, żyto i jęczmień. Również znajduje się w owsie, ale teraz już coraz częściej na półkach sklepowych wśród produktów spożywczych znajduje się owies, który jest bezglutenowy. Czyli są już bodajże 3, teraz chyba już 4 została opisana gdzieś tam odmiana owsa, która gdzieś jest faktycznie bezglutenowa i tych działań, tych skutków spożycia glutenu nie wykazuje, tak? Trzeba pamiętać o tym, że produkty zbożowe, czy też gdzieś tam zawartość glutenu znajdujemy nie tylko w pieczywie, ale też w każdej żywności przetworzonej, tak? Często na tyłu, na tyle, na odwrocie, na opakowania kupują Państwo, nie wiem, wędlinę, gdzie jest produktem mięsnym, a nie produktem zbożowym, a występuje informacja, może zawierać gluten, tak? Osoby z nietolerancją na gluten są niezwykle na ten gluten wrażliwe i wystarczy, że stosując dietę eliminacyjną, podamy dziecku ogórka, który był pokrojony na desce, na której wcześniej leżało pieczywo i dziecko przy bardzo wysokiej wrażliwości może zacząć wykazywać objawy, tak? Więc jeżeli chodzi o tą dietę bezglutenową i zdecydowanie się na nią, to tu jest też taki bardzo czynnik zobowiązujący do tego, żeby robić to faktycznie bardzo, bardzo dokładnie. Ale plus jest taki, że w obecnych czasach coraz więcej mamy, nawet jeżeli nie chcemy się decydować typowo na kupowanie pieczywa bezglutenowego, bo też tam składy jakościowe tych produktów są często różne i wątpliwe, no to mamy tych produktów już coraz więcej, tak? Mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka gryczana. Teraz jest mąka gryczana biała, która zarówno konsystencją, jak i smakiem przypomina zwykłą mąkę pszenną. Możemy spokojnie robić z tego wypieki. I daje nam to możliwość stworzenia naprawdę urozmaiconej diety bezglutenowej. Jeżeli chodzi o dietę bezkazeinową i bezlaktozową, czyli dieta, która ogranicza mleko i produkty nabiałowe, to tutaj byłaby spokojnie polecana, tak? Czyli ta dieta, która dostarcza do naszego organizmu tak zwanych pustych kalorii, tak? Czyli węglowodanów, jeżeli chodzi o cukry, mają one przeróżną budowę chemiczną, od tego białego cukru w cukiernicy, czyli glukozy, przez ten cukier w owocach, czyli fruktozę, gdzie owoce wydają się zdrowe. Jest to cukier, który jest najprostszy pod względem budowy chemicznej, więc nasz organizm może go od razu wchłonąć, wykorzystać, podnieść tą naszą energię, więc u dzieci ze spektrum autyzmu wykazać na krótką chwilę takie właśnie zachowania nerwowe, takie podbudowanie energetyczne. Potem ta energia spada bardzo szybko i dziecko znowu chce tą energię poczuć. I tu wpadamy znowu w ten schemat uzależnienia. Stąd też ta dieta bezcukrowa również bardzo często dla dzieci ze spektrum autyzmu jest zalecana. Co więcej, nieprawidłowo zbilansowane cukry w naszej diecie
mogą również wpływać na zaburzenia flory bakteryjnej naszych jelit. Jest grupa bakterii probiotycznych, które powinny znajdować się w naszych, w naszych jelitach. Również Candida jest czymś, co powinno się w naszych jelitach znajdować. Nie zmienia to faktu, że dieta węglowodanowa, wysokowęglowodanowa może doprowadzić do przerostu tej flory bakteryjnej, która wbrew pozorom nie sprawi, że te jelita będą bardziej szczelne, tylko wręcz przeciwnie, będzie nasilała te objawy negatywne. W diecie dzieci ze spektrum autyzmu unikać należy również drożdży i grzybów, tak? Czyli jeżeli raz na pół roku zjemy, bo dziecko lubi, nie wiem, pieczarki, no to nic mu się nie stanie. Natomiast wprowadzanie wszystkich ciast drożdżowych, produktów drożdżowych, jakichś tam sosów grzybowych i wszystko, co uwzględnia w swoim składzie, jeżeli robimy to sami, no to jest nam to łatwo skontrolować. Jeżeli gdzieś tam korzystamy chociażby z gotowych, mieszanych przypraw, zwracajmy uwagę na to, żeby tam nie znalazły się gdzieś grzyby lub drożdże. Produktów z puszek, jakoś tak nieszczęśliwie to napisałam, chodzi oczywiście o produkty konserwowe, czyli te wszystkie nie tylko warzywa typu kukurydza, groszki, które mają bardzo wysoką zawartość sodu, ale też są mielonki, są wędliny, które są w puszkach, tak? One z tytułu na sposób, w jaki są przetwarzane i w jaki sposób są przechowywane, mogą zawierać mnóstwo substancji, które będzie szkodliwe zarówno dla osób zdrowych i będzie nasilać zachowanie niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu. Sztuczne barwniki, konserwanty, wzmacniacze smaku, czyli wszelkiego rodzaju żywność wysoko przetworzona, tak? To, co ładnie wygląda, to, co jest ładnie reklamowane, no niestety nie zawsze znaczy, że jest zdrowe. I tutaj taka anegdotka, jeżeli współpracujemy z lekarzem czy dietetykiem, który zajmuje się stricte leczeniem czy dietoterapią dzieci ze spektrum autyzmu, zdarza się to niezwykle rzadko, ale nie zawsze tak jest i zwracamy uwagę na to, jeżeli wprowadzamy do leczenia dziecka jakiś lek, czy w składzie tego leku nie ma jakiejś pułapki, tak? Czy tam się przez przypadek można się zawsze, lekarz również się może pomylić, dietetyk tak samo, nie znalazły się jakieś drożdże, mleka, cukry. Bo jeżeli mamy u mojego dziecka zaleconą dietę bezmleczną czy też bezcukrową, no to chociażby nie możemy w postaci leków tych białek dostarczyć, tak? Takim przykładem są niektóre leki, które podawane są na niedoczynność tarczycy. Tak, teraz tych hormonów już pod różną nazwą jest kilka, więc łatwo jest to znaleźć. Ale no, na przykład Letrox, który jest stosowany przy niedoczynności tarczycy, u osób, które nie mogą stosować mleka, produktów nabiałowych, musi być już zamieniony na inny lek, który nie będzie tych składników zawierał. Jakie są produkty dozwolone i bezpieczne? Ryż, wszelkie zboża i produkty zbożowe bezglutenowe, jaja, i tutaj zwracamy uwagę na to, żeby jaja były u dzieci wprowadzane stopniowo, jeżeli dziecko takich jajek nie jadło, żeby były to jajka wprowadzane stopniowo. Jeszcze parę lat temu wierzyliśmy w takie mity, że spożycie jajek może podnosić poziom cholesterolu. Obecnie już wiemy, że no nie ma to miejsca, tak? Spokojnie, jajka są bezpieczne do spożycia dla dzieci ze spektrum autyzmu. Oczywiście, jeżeli nie mamy tutaj alergii czy też nietolerancji. Dalej, orzechy, nasiona, ziarna są to produkty, które dostarczają błonnik, czyli usprawniają perystaltykę, motorykę jelit, ale są to też produkty, które dostarczają ogromne ilości kwasów tłuszczowych i olejów prawidłowych i zdrowych w diecie dzieci. Tak samo zresztą jak rośliny strączkowe. Przy roślinach strączkowych ważne jest jednak, żeby podawać je w jednym posiłku i obserwować u dziecka, czy nie ma reakcji alergicznych, czy też reakcji ze strony układu pokarmowego, tak? Tak samo jak osoby dorosłe, tak samo jak dzieci, tak samo dzieci ze spektrum autyzmu mogą mieć nasilone dolegliwości po zjedzeniu fasolki po bretońsku. Jeżeli chodzi o warzywa, to możemy podawać warzywa w diecie lepiej, jeżeli są to warzywa surowe, świeże, niż warzywa gotowane, dlatego że warzywa gotowane, nie licząc ziemniaków, które musimy ugotować, troszeczkę zmieniają swój skład chemiczny, te cukry już się
troszeczkę rozkładają podczas gotowania tych warzyw i już dla tego organizmu łatwiej jest je wykorzystać od razu, podnieść ten poziom energii niż warzywa surowe, gdzie ten nasz organizm troszeczkę musi się najpierw napracować. No i ostatnia grupa produktów, czyli mięsa, mięsa drobiowe. Pamiętamy tutaj, że jeżeli chodzi o piersi z kurczaka, indyk, gęś, wszystko poza kaczką jest tak zwanym mięsem białym. Mięso z kaczki jest bardziej porównywalne pod względem swojej budowy do mięs wbrew pozorom czerwonych, tak? Ma większą zawartość tłuszczu, a mniejszą zawartość białka. I w przypadku wszystkich tych produktów staramy się zawsze kupować produkty świeże, produkty nieprzetworzone. Tutaj uczulam na to, że też często pacjenci boją się, że taka dieta może być droga, tak? Wcale nie musimy się sugerować tymi produktami, które są gdzieś tam nazywane eko, bio i tak dalej, bo one z założenia już będą gdzieś tam droższe, ale po prostu no, swoją taką życiową wiedzą dorosłego człowieka zwrócić uwagę na to, żeby kupić paprykę świeżą, a nie paprykę w słoiku, żeby kupić, no nie wiem, jabłka świeże, a nie jabłka pieczone i tak dalej, i tak dalej. Dalej, jeżeli chodzi o ryby, to wszystkie ryby morskie są, wiecie, zalecane bardziej niż ryby słodkowodne. Z uwagi na większą zawartość składników mineralnych, większą zawartość białka i większą zawartość kwasów omega-3 i omega-6. Ale to nie zmienia faktu, że na spożycie ryb u dzieci ze spektrum autyzmu też musimy obserwować indywidualne zachowania, bo niektóre dzieci, chociażby na to, że gdzieś tam w produktach, które kupujemy, czasami są zawarte jakieś śladowe ilości np. metali ciężkich, mogą wywoływać jakieś reakcje niepożądane, więc też zawsze po spożyciu tego ryby obserwujemy reakcje swojego dziecka. No woda to chyba nie musimy wspominać, owoce w zależności od indywidualnych możliwości dziecka i szeroko pojęte zabiegi typu siemieniane, ostatnio bardzo modne nasiona czy jaśli, wszystko co działa osłonowo na te wewnętrze naszych jelit, jak najbardziej u takich dzieci jest polecane. Rolą dietetyka klinicznego w przypadku współpracy z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu jest przede wszystkim dostosowanie prawidłowej diagnostyki dietetycznej, jest poinformowanie rodziców pacjenta o wyniku, dostosowanie odpowiedniej diety.